Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Odbudowy. Dzisiaj odbudujemy sobie Walencję. Jest to klub oczywiście jeden z najlepszych w lidze hiszpańskiej, a co ciekawe w tym sezonie 14 aż miejsce. Wiadomo, nie spadną, ale to jest definitywnie poniżej oczekiwań i niedawno był właśnie zwolniony trener prawdziwy Walencji. Zapomniałem jak on się nazywał, ale został zwolniony. Postanowiłem, że naprawdę Walencja to jest drużyna, która była kiedyś w lidze mistrzów, jeśli dobrze pamiętam. Nie wygrała z tego, co też właśnie pamiętam, ale no to jest drużyna, która definitywnie zasługuje na więcej niż na 14 miejsce, więc ja dzisiaj chcę im pomóc i wygrać z nimi też ostatecznie oczywiście Ligę Mistrzów. No i możemy przeczytać krótką historię. Klub Walencja powstał w 1919 roku. Na stanowisko prezesa zgłosiło się dwóch kandydatów. Ostatecznie o wyborze decydował rzut monetą. No nawet nie wiedziałem. Ciekawe. Klub wywalczy tytuł mistrzowski 6 razy, a także 8 razy wznosił Puchar Kraju. W herbie Walencji widnieje czarny nietoperz, symbol, który można też znaleźć w herbach kilku miast nieistniejącego już Królestwa Aragonii. Lewanta podobny herb też, nie wiem czy to z tym ma związanego. Po wygraniu UEFA Cup Winners, nieważne, w roku 1980 Walencja wygrała Puchar UEFA Europa League, w roku 2004, a po letniej przerwie jeszcze UEFA Super Cup. Oczywiście, no dawno nic nie osiągnęli w lidze, w pucharach europejskich, ale teraz mam nadzieję, że w tym sezonie to się zmieni. Jako trenera wybrałem Massimiliano Allegriego. Pomyślałem sobie, że właśnie to jest taki jeden z najlepszych według mnie, możliwie, że najlepszy obecnie trener dostępny do wzięcia, bo nie wiem, czy Arsene Wenger jeszcze kiedykolwiek wróci, bo jakbym wrócił, to bym powiedział, że Arsene Wenger jest oczywiście najlepszym do wzięcia, ale nie jestem pewny, czy on właśnie wróci. A tak to Massimiliano Allegri to jest definitywnie jeden z najlepszych trenerów, jak nie najlepszy obecnie do wzięcia. Dobra, wybieramy europejski puchar zaproszeniowy. Dobra, i zobaczymy jak to w miarę wygląda wszystko. Musimy to wszystko po miarę poskładać, aby to powiedzieć. Dobra. Widzę Ferro, on na pewno trafia tu. Ferro ile ma? Ferro ma 23. Diakabi ma 20 też 3, no ale 3 punkty overall więcej, więc już pierwszy raz ma Piccini, on już teraz tu wchodzi. I Piccini Korea, a Korea jest młody, no to dobra, wolę jednak te dwa overall mniej, a żeby taki młody zawodnik był. Kangilin niech zostanie. Tutaj bym wolał szczerze jakiegoś pomocnika środkowego, który mógłby być... Oliwa, no to wychodzi Oliwa. A Vallejo ile ma lat? Vallejo jest ter młody, więc dam go za Kanginalina. Kangili, dokładnie. Mangala może być naszym też rezerwowym środkowym obrońcą w sumie. Na skrzydłowego Musach to jest bardzo ciekawa opcja. Musach to będzie zawodnik, którego najprawdopodobniej bym chciał. Zrobimy coś takiego. A Musach będzie wypożyczony, według mnie tak to bym zrobił. Dobra, mamy już wszystko. I dobra, więc my w sumie widzimy się 1 września. No i mamy 1 września, wszystkie transfery zrobione. No i najpierw odszedł na wypożyczenie Gozalbes, potem Guillamon, nie wiem dokładnie. I nasz transfer jedyny zawodnika, który do nas przyszedł, to jest Richarlison. Kosztował nas 40, prawie 5 milionów, ale mi się wydaje, że to jest warte tych pieniędzy. 26 lata, 81 overall, to jest taki napastnik, który ma nadzieję, że zostanie z nami do końca tej odbudowy. Potem wypożyczyliśmy Musaha na rok, Lato też na rok, Gameiro odszedł za 8 milionów do Granady. Właśnie w jego miejsce wskoczył do składu. Coin Dreddy też odszedł na rok i Esquardo. Wypożyczyłem praktycznie wszystkich tych zawodników, którzy mieli jakiś potencjał. Głęż niestety wypadł na jakieś 3 miesiące, to jest zła informacja, ale tak wygląda nasza jedenastka. Na początku po 3 kolegach 5 punktów, dobry dość start. Mamy jeszcze 20 milionów prawie, więc nie będę nikogo w tym okienku kupował, tylko w następnym mam nadzieję, że tak koło 60 zarobimy i koło będziemy mieli 80 plus sprzedamy jakiegoś zawodnika, więc mi się wydaje, że będziemy mogli około 100 milionów na jedną pozycję wydać, więc to będzie naprawdę mega transfer, jeśli dojdzie do skutku. A my widzimy się 1 stycznia. Mamy 1 stycznia, połowa sezonu już za nami. No i po 18 kolejkach jesteśmy na 7 miejscu z dorobkiem 25 punktów, więc powiedziałbym szczerze, że nam idzie naprawdę bardzo dobrze, porównując
do prawdziwego życia. No wiadomo, możliwe, że jeszcze ta druga część sezonu będzie fatalna i spadniemy tam na tył, ale szczerze jakoś wątpię w to, bo praktycznie nasz zespół to jest większość to młodziki, którzy będą cały czas się rozwijać tylko. Richard ma 82 overalla, więc tak dużo się nie rozwinął, ale to nic. Na samym początku tak nie musi, to jest nowa liga, trochę musi się przyzwyczaić. I taka jedna rzecz jeszcze, bo w sumie tego nie zauważyłem, dopiero teraz tak przedłużałem kontrakty. Ferro, Oliva i Garcia są wypożyczeni oraz Cutrone, ale Cutrone Milan chyba go, nie wiem czy Milan chyba, z Milan jest wypożyczony. Cofnęli go, bo po prostu nie grał w ogóle praktycznie. Więc wrócił do Milanu. A z tych tam naprawdę zawodników tylko mnie tyle tego Ferro szkoda, bo czuję, żeby został, to mógłbym z niego tak solidnego dość zrobić defensa. Nie jakiegoś niesamowitego, ale solidnego defensa byśmy mogli zrobić. Oczywiście żadnej ligi mistrzów Ligi Europy nie ma, więc transferów żadnych też nie robiłem. Jestem właśnie na tym siódmym miejscu, więc naprawdę nic więcej nie mam do dodania. No i widzimy się na koniec sezonu. Mamy koniec sezonu, ostatecznie zakończyliśmy na ósmym miejscu. Więc w sumie naprawdę porównując, że w tym roku Sevilla na pewno nie skończy tak, znaczy Valencia skończy takim miejscu, to według mnie to jest naprawdę super, super miejsce, 59 punktów. Chcę tylko zobaczyć jedną rzecz, bo mnie to ciekawi. Levante w Lidze Mistrzów, tak, czyli to się utrzyma. Mega naprawdę mnie to zdziwiło, Levante w Lidze Mistrzów. Dziwi mnie trochę, czy chciałem zobaczyć, czy oni mają jakiegoś dobrego strzelca, czy coś. To jakiś niesamowity sezon dla nich rozegrał? No nie, no tu nie widzę, żeby ktoś. Kto to okrąg strzelców? Ojarzabal. Ale dobra, Rożer, no ale oprócz Rożera. O, był Morales, Gomez, no było paru zawodników, co dobrze strzało. Ale to nic, no nas to akurat jednak nie obchodzi, choć ciekawe naprawdę. Copa de España. Atletico Madrid wygrało. Jesteśmy. Może nas nie widziałem. A tutaj. W 1.16 z drużyną, która wygrała prędzej czy później, więc. Później, która wygrała, więc w sumie to nie jest. Można powiedzieć, że wstyd, że przegraliśmy z tą drużyną. I tak wygląda końcówka naszego pierwszego sezonu. Tak wyglądają składy. Richarlison mega się rozwinął. Oczywiście ten następny sezon nie będzie Ferro, ale będziemy mieli dość dobre pieniądze, bo mamy już teraz praktycznie 25 milionów. Jeszcze jak dostaniemy, no to naprawdę będziemy mieć dość boga, będziemy dość bogaci. Statystyki jeszcze. Najwięcej bramek Gomez dla nas strzelił. Maximiliano Richarlison 3 bramki mniej, a najwięcej asyst zdobył Carlos Soler, który dorzucił też 7 bramek, więc nazwałbym go naszym najlepszym zawodnikiem tego sezonu. A my już widzimy się 1 września. No i wszystkie transfery już zrobione. Najpierw wypożyczyliśmy Machno do Valwik, Machno Mano, nie wiem, na rok. Kupiliśmy Zagadu, 22 lata, 80 overalla, przyszedł do nas z Aston Villa za 48,5 miliona. Potem pożyczyliśmy Blanco do Feyenoordu, Vallejo odszedł. Szczerze tego nie planowałem, tylko nie zauważyłem, że klauzulę odstępnego wykorzystali. Bo dość długo sobie przesymulowałem i nawet nie zwróciłem na to uwagę. I no niestety odszedł, znaczy pewnie pozmieniam wszystkim, żeby nikt nie miał klauzuli odstępnego, bo żeby sobie coś takiego nie zdarzyło już. Guerrero odszedł na wypożyczenie do Leeds i Lato odszedł do Evertona na wypożyczenie. Obecnie nasz skład wygląda w taki sposób. No naprawdę tylko Zagadu się zmienił właśnie. Skład jest dość fajny. Mamy jeszcze aż 70 milionów prawie tam naprawdę, ale no nie wiedziałem, czy Vasa, czy CSN, którego z nich sprzedali, bo to są następni w kolejce. Bo tam naprawdę Gomez, Richarlison 25-24, Guedes 24, Gaia 26, Zagadu 22, Raci 23, Soler 24, Correira 22. No i właśnie Vas 32, CSN też 32, Paulista troszkę młodszy 30, ale też będzie w przyszłości pewnie musiał odejść. Możliwe, że sobie kupimy jakiegoś młodego w sumie napastnika. Czemu nie? Bo Sobrino jednak nie jest taki młody. A chciałem mieć tak dwóch dość młodych napastników, w miarę dobrych, więc właśnie możliwe, że zakupię napastnika i bardzo możliwe, że w styczniu wam o tym powiem, a w sumie jeszcze, a nie, my nie gramy w nic, żadnych pucharach europejskich, więc widzimy się 1 stycznia.
Mamy połowę sezonu, no i jak na razie po pierwszej połowie znajdujemy się na czwartym miejscu, czyli oczywiście na miejscu, które naprawdę mnie cieszy bardzo. Mamy 18 kolejek rozegranych, 36 punktów zdobytych. Barcelona jest przed nami i 12 punktów, a na przykład drugi Real 5, a Atletico 4, więc naprawdę jak na razie to tylko to pierwsze miejsce na razie wydaje takie nieosiągalne. Choć i tak jakbym się cieszył, to naprawdę po prostu byśmy byli nawet na tym szóstym miejscu, żeby były jakieś puchary europejskie w następnym sezonie. A poza tym też jestem właśnie w sumie ciekawy, nie gramy w Lidze Mistrzów, ale jestem dość ciekawy jak sobie Levante poradziło, bo oni w poprzednim roku awansowali z czwartego miejsca, więc jestem ciekawy jak sobie Levante poradziło. Niestety trzeci, czyli w Lidze Europy będą. No ale mieli, trzeba przyznać, trudną grupę, mieli Inter i Liverpool. Ciekawe z kim będą grali w Lidze Europy. Bo dość mnie to ciekawi. Roma, czyli no też łatwo nie mają. Zrobiliśmy też transfery. Mianowicie nie pokazuję tego w historii transferu, trochę dziwne, no bo nie zrobiliśmy tego od 1 stycznia, tylko wcześniej. A mianowicie przyszło do nas trzech zawodników nowych. Najpierw nikogo nie sprzedawałem, jeśli dobrze pamiętam. Chyba nikogo nie sprzedawałem. Ale bardzo wierzę, że Piccini odejdzie, bo nie chciał przedłużyć kontraktu, a ma 6 miesięcy już tylko. No i tak, pierwszym zawodnikiem jest Sardella. No bo właśnie myślę, że Piccini pewnie sobie odejdzie, jak nie chce przedłużyć. Więc chciałem jakiegoś zastępcę, ale Piccini od razu pójdzie na pożyczenie. I możliwe, że już za rok, za pół roku wróci. Potem następnym zawodnikiem, którego kupiłem, to jest Wranks, nie wiem naprawdę jak się to czyta. Bo będę mówił mu Aster. No i Aster też został kupiony i będzie od razu wypożyczony. Bo na razie mam tego Coin Dready, ale wolałbym jego jako naszego zastępczego środkowego pomocnika na ławce. I ostatni zawodnik, który kupiliśmy, to Fabio Silva, też zawodnik. No bo jednak Sobrino jest troszkę już stary, więc wolałbym jego mieć razem z Kangin Linem na ławce. Ale właśnie Silva też pójdzie w pożyczenie. I tak to w miarę wygląda. Więc my widzimy się na koniec sezonu. No i mamy koniec sezonu. Ostatecznie skończyliśmy na 5. miejscu, które oczywiście daje nam Ligę Europy. 4 punkty skończyliśmy za Sevillą. Nie chcę jakoś sobie znajdywać wymówek czy coś, no ale przez 3 miesiące aż graliśmy bez Gabriela Paulisty, który był kontuzjowany, no i graliśmy z Diakabim na środku obrony, więc no to jednak jest 7 overalli mniej, więc trochę była różnica gry. No ale to nic, najważniejsze, że mamy tą Ligę Europy, przynajmniej tą Ligę Europy, że mamy, a w następnym sezonie na pewno naprawdę będziemy w tej Lidze Mistrzów. Tak wygląda serdecznie nasz skład. Myślę pewnie, czy to Wasa sprzedać, czy Jesena. Zobaczymy. I jeszcze w sumie kto sobie jak radził, zobaczymy. Nasz najlepszy strzelec to był Gomez, Maximiliano Gomez. O jedną bramkę więcej od Richarlison. Najwięcej asyst Carlos Soler. Czyli nic nowego. Carlos Soler zawsze daje nam dużo tych asyst. No i kończymy ten sezon. Oczywiście jeszcze oprócz La Ligi byliśmy też w Copa de España. Tutaj odpadliśmy z Real Madrid 1-2 w 1-16. I widzimy się 1 września. Mamy 1 września, wszystkie transfery już zrobione. No i od początku najpierw Was odszedł od nas za 16 milionów do Napoli. Głównie wiek, overall już troszkę spadał, więc pomyślałem, że to już musi być po prostu koniec naszej przygody z Wasem. Siliesem, taki sam argument, po prostu już powoli overall mu spadał, wiek już 33 lata, 13 milionów. No i go już nie ma oczywiście z nami. Przyszedł do nas na bramkę Henderson za 72 miliony, oczywiście z Manchester United. 25 lat, 84 overall, więc naprawdę to jest bardzo, bardzo według mnie dobry transfer. Potem Molina poszedł na wypożyczenie, no i w zamian za Was na prawej pomocy będzie takie Fusa Kubo, 62,5 miliona, 21 lat, 81 overall, według mnie to jest no super zawodnik, który na pewno będzie miał przynajmniej 90 overall. I potem wypożyczyliśmy Sardelle na rok do Sportingu, Esquerdo na rok do Fulhamu. Gabriel Paulista odszedł za 35,5 miliona do Hoffenheimu. To był szczerze taki nieplanowany transfer, bo tak naprawdę myślałem, żeby za rok go sprzedać, ale sam dość ciekawą ofertę. Wynegocjowałem ją na dość dobrą kwotę.
i odszedł od nas Paulista, odszedł na wypożyczenie Guimalon na rok, Kwej, to jest nasz junior, poszedł na rok do wypożyczenia i przyszedł nasz Jules Koundé, wraca do Hiszpanii, bo odszedł z Sewilli do PSG, ale wraca do Walencji, do Hiszpanii, a do Walencji 76,5 miliona, potem jeszcze na rok Ujewicz poszedł, Jimenez i Endlovu, więc naprawdę pracowite, naprawdę okienko transferowe i nasz skład wygląda niesamowicie, muszę to przyznać. Nasz słabszy, najsłabszy zawodnik to Correira, który troszkę szczerze, no nie wiem, 23 lata, zobaczymy jak to będzie dalej szło, jeśli nie będzie to dobrze szło, to no pewnie mu podziękujemy, no. Ale no zobaczymy. A naprawdę mamy skład dobry, 25, kto to jest dość u nas taki najstarszy, bym powiedział. Chyba, a tak, Gaja, pewnie 27. Tak, ale i tak to jest spoko, naprawdę dobry mamy skład. Początek sezonu też bardzo dobry, bo po trzech kolejkach 9 punktów. Sprawdźmy sobie, z kim będziemy się mierzyli w Lidze Mistrzów. W Lidze Mistrzów będziemy z kim? Nie ma nas? Aha, przecież zapomniałem, że my odpadliśmy pod... Znaczy wypadliśmy z tej top 4 pod koniec sezonu. I gramy z Genk, Alkmaarem i Dundalkiem. Jeśli nie wygramy Ligi Europy w tym sezonie, to szczerze wziąłbym to trochę jako klęska, bo mi się wydaje, że powinniśmy wygrać w Lidze Europy. No ale dobra, zobaczymy jak to będzie. Widzimy się 1 stycznia. No i mamy połowę sezonu i jak na razie po pierwszych 18 kolejkach jesteśmy na drugim miejscu, tyle samo punktów co pierwsza Barcelona, 3 punkty nad Atletico Madryt i muszę przyznać, że naprawdę Walencja mnie trochę szokuje, bo mamy tylko jeden remis, jedna porażka, czyli w konsekwencji 5 punktów tylko straciliśmy, naprawdę sezon naprawdę jak na razie się mega zaczyna. Jedna porażka była z Barceloną, a remis szczerze nie pamiętam już. Oprócz tego jeszcze w pucharze nie wystartowaliśmy, Copa España. Tak, nie wystartowaliśmy jeszcze. Liga Mistrzów i tutaj jest awans, czy nie mamy, a nie, przecież nie jesteśmy w Lidze Europy. Byłem pewny szczerze, bo nie pamiętam naprawdę, bo nie patrzyłem na wyniki Ligi Mistrzów ani Ligi Europy, bo myślałem, że jesteśmy w Lidze Mistrzów. A patrząc tak po lidze naszej, myślałem, że to jest pewne, że awansowaliśmy. Ale jednak chyba właśnie nie awansowaliśmy, więc sprawdźmy Ligę Europy. Tu pewnie jest awans, tak? Tak, jest awans, z Bazelem będziemy grali. Nie poszło nam tak gładko, szczerze, w lidze, w naszej grupie. Ale to naprawdę niezbyt tak ważne. Żadnych transferów nie zrobiliśmy, tak wygląda nasza jednostka. Też mnie tego dziwi, no jeszcze nie mam takiej super jednostki, choć w sumie tylko ten Correa, który obecnie ma kontuzję, ale reszta składu jest naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba i możliwe, że Correa zapuści się w następnym sezonie, bo jednak on chyba ma 24, 23, no zobaczymy, jeśli będzie się rozwijał, to będzie się rozwijał, jeśli nie, no to najprawdopodobniej właśnie się z nim pożegnamy, ale wszystko zobaczymy. No i widzimy się na koniec sezonu. No i mamy koniec sezonu i wygrywamy ligę, co najważniejsze oczywiście, wygrywamy i zdobywamy aż 98 punktów, naprawdę, naprawdę fajnie. Druga za nas Barcelona w 91 punktów, trzecia Atletico 90, czwarty Real 85. Tylko dwie porażki w sezonie. Copa de España, tutaj nie byliśmy w finale, wygrał Atletico. My w ćwierćfinale odpadliśmy z Atletico, czyli oczywiście drużyna, która potem wygrała. Liga Europy. Tu wygraliśmy 1-0 z Manchester United w finale. I to w sumie tyle. I muszę na jeszcze powiedzieć to, że jestem mega dumny z mojej naprawdę drużyny. Bardzo naprawdę jestem dumny, bo co widzicie teraz? Rakitić i Soler obydwoje kontuzjowani. A co jeszcze lepsze jest? Wejdziemy na nich i pewnie będzie pisał, ile jeszcze im zostało. No tak, Rakiticowi jeszcze zostało 5 tygodni, Solerowi 3 tygodnie. Rakitić wypadł na 3 miesiące gdzieś w marcu, a Soler chyba wypadł na 2 miesiące pod koniec kwietnia, czy coś takiego. No ale od ćwierćfinałów graliśmy po Barcelonie, nie wiem, jeszcze, no bo jak była Barcelona, to jeszcze był Soler. Chyba po tym meczu z Lille, tam mi się wydaje drugim, wypadł Soler. Rakitić wypadł gdzieś właśnie wcześniej, gdzieś Rakitić wypadł gdzieś tu pod koniec marca. Naprawdę jestem mega dumny, że pomimo, że graliśmy, już wam pokażę kto grał. Grał Coindredi grał oraz Gozalbes, oni grali we dwójkę. Ja naprawdę jestem mega dumny jak to się skończyło. Szkoda, że oczywiście jak wrócą, no to obydwoje spadnie i Mouweral, ale niestety takie życie.
A my oczywiście już widzimy się 1 września. No i mamy połowę sezonu, 1 stycznia. Przed nami półfinał Superkopy z Espaniolem, ale to akurat nie jest na razie najważniejsze. Najpierw Liga Santander, tu jesteśmy na trzecim miejscu. 5 punktów straty do Barcelony, 1 punkt do Atletico, no to w sumie jeszcze wiadome. Z łatwością możemy to nawet wygrać, a możemy też oczywiście nie wygrać. Na czwartym miejscu Sevilla, 8 punktów straty do nas. Eibar jest dość wysoko, dość ciekawe, 5 miejsce, Real dopiero 6. Superkopa, tutaj mamy właśnie półfinał z Espaniolem, ale nie wiem szczerze, jakim cudem Espaniol trafił tutaj, no ale dobra, może wygra jakąś puchar Hiszpanii, nie wiem naprawdę. A w drugim zestawieniu Atletico i Barcelona. Copa de España jeszcze nie ruszyła, w Lidze Mistrzów awansowaliśmy do 1/8, będziemy tu grali z Borussią Dortmund. Dość ciekawe spotkanie, choć szczerze myślę, że mogliśmy gorzej trafić, no bo oczywiście są tu lepsze drużyny, ale też na pewno łatwo nie będzie. W grupie dość łatwo nam się poradziliśmy sobie, tylko jedna strata punktów, porażka z Napoli w ostatniej kolejce. Napoli, które też od razu z nami awansowało, Porto do Ligi Europy awansowało, sprawdźmy w sumie gdzie Napoli. Napoli trafiło na Lipsk, czyli też łatwo nie mają, też z drużyną niemiecką. Tak wygląda obecny zespół, troszkę odstaje Racic i Emerson. Emerson ogólnie jakoś, nie wiem czy ma słaby potencjał czy coś, bo się słabo rozwija na treningu, co patrzyłem, planu rozwoju. Historia transferu, chyba parę wypożyczeń, Ro i Ujewicz, oni poszli na wypożyczenia, Ro poszedł do Luzanne Sport, szwajcarska ekipa, i Ujewicz do angielskiego Huddersfield. Tak wyglądają wszystkie transfery. I w sumie jedyne co nam zostało to przejść do 1/8 z Borussią Dortmund. I przed nami rewanżowe spotkanie w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Gramy oczywiście z Borussią Dortmund w pierwszym spotkaniu. Na Signal Iduna Park padł wynik 2-2. Oczywiście na naszą korzyść ten remis jest, bo my mamy dwie bramki wyjazdowe. I teraz spotykamy się na Stadio Mestalla i będziemy zaczynać. Tak wygląda skład, bo już szczerze naprawdę to jest to mocny dość skład. Nie spodziewałem się, że będą mieli tak dobry skład, więc jeśli tak odpadnę, to nie będę aż taki jakby jakoś zły. Naprawdę mają naprawdę obronę solidna, pomoc jest solidna. Nie kojarzę tego Ferraja, nie wiem czy to nie jest ich prawdziwy zawodnik, który gra u nich. Bramkarz też mocny, naprawdę mają mocną ekipę, nie mówiąc już o Haalandzie, który jest na pewno gwiazdą tego zespołu. I zaczynamy, my gramy na biało, Valencia, Borussia znaczy gra na czarno, czasami mylę się jaką drużynę prowadzę, ale to nieważne. Nie będę może po numerach kojarzył każdego, bo właśnie no, jakoś nie patrzę tak zbytnio na ich mecze, tylko po prostu wszystko symuluję tylko na te mecze Ligi Mistrzów, a to pierwszy nasz mecz. I jest bramka Gomeza, Maximiliano Gomez. Strzał już w 7 minucie, bramka 1-0, pięknie, naprawdę pięknie. Bo teraz oczywiście, jeśli by się skończył 1-1, to my dalej awansujemy, bo Borussia ma tylko jedną bramkę wyjazdową, a najlepiej im nie dać w ogóle, żeby strzelali, bo no bo łatwiej po prostu tak bez stresu awansować. Borussia przy piłce. Przejmujemy piłkę. Seria podań teraz. Gomez. Aj, prawie tam racić pola Gomezowi, byłaby szansa 2-0. Tracimy piłkę. W środku pola może być groźnie teraz. Obawiam się tylko piłek do Haalanda bardziej. I teraz dobrze w obronie Kunde, bo tam Haaland był bardzo bliski strzelania bramki. Oj, teraz jest niebezpiecznie. Nasz bramkarz niesamowitą interwencję teraz zrobił Henderson. Bo praktycznie, no nie wiem, chyba na bliższy słupek próbował, że obronił nas bramkarz i to nie musiało być mocne, tak mi się przynajmniej wydaje. Haaland, może być niebezpiecznie. To lepiej mu podwójne krycie czasami zrobić, naprawdę. Teraz kontratak w naszym wykonaniu. Aj, to może być bardzo kosztowna strata. Dobrze, nasza obrona kolejny raz się dobrze spisuje w tym meczu, bo naprawdę parę razy już nas uratowała. I ta szansa, Richarlison nie trafia, mógł dać nam prowadzenie aż 2-0, już Unai Simon tym razem lepszy od niego. Teraz strzał z pierwszej piłki, jeśli mi się wydaje, takie Fusa Kubo, bo chyba 18 strzelał. Podanie tam na górę by się przydało, ale dobra. Richarlison, Kubo 2-0, pięknie, przedtem nie strzelił, a dosłownie 4 minuty później strzela i jest 2-0. Jest 4-2 w 2 meczu, naprawdę to wygląda fajnie, choć oczywiście 2-2 daje dogrywkę. Jeśli byśmy strzeli jeszcze jedną bramkę, to czułbym się, że już mamy ten awans. Szczerze się nie spodziewałem, że łatwo nam dość pójdzie, bo no idzie nam na razie łatwo. Prawie kolejna bramka, miał szansę tam Gomez. Naprawdę patrząc na skład, to naprawdę mieli mocny ten skład, więc trochę się zdziwiłem, że na razie się dziwię cały czas oczywiście, bo jeszcze może się zdziwię, że
Borussia wygra. A na razie wygrywamy dość spokojnie. Tam była jedna taka groźna sytuacja bardzo. A nic, teraz my mamy piłkę. Podanie piękne Kubo. Nie wiem po co oddawał Kubo, jak nie był na spalone. Naprawdę nie wiem po co on to oddawał. Była szansa, żeby szedł prosto i miałby, sam na sam byłby z Unaiem Simonem. Richarlison, podanie do Gomeza. Niestety strata piłki. Godzina gry już za nami, jest dalej 2 do 0. Wygląda to naprawdę optymistycznie, choć w każdej chwili może się trochę zmienić, bo jak już będzie 2 do 1, to już nie będziesz tak pewnie. Seria podań polu karnym, ale przejęcie i to może być kosztowne przejęcie, ale nie wyprowadzimy skutecznie niestety kontra. To powinna być kontra, która dałaby nam 3-0 i pewny awans do ćwierćfinału, a tu już było znowu groźnie, bo brakło celnego podania i byłoby pewnie bramka. Borussia teraz przy piłce. 20 minut do końca. Cały czas jeszcze mogą awansować. No właśnie. To kogo się najbardziej bałem. Haaland strzela na 2 do 1. Jest bramka wyjazdowa pierwsza w Walencji. No nie boję się zbytnio, żeśmy odpadli w regulaminowym czasie. Nie wydaje mi się, żeby to się wydarzyło, ale remis bardzo możliwy. No chyba, że teraz strzelimy. Richarlison. Gomez. Richarlison mógł oddać do Gomeza, ale tego nie zrobił. Ostatnie 10 minut. Haaland dostaje piłkę. Dobry, że Kunde nie jest naprawdę wolnym obrońcą, więc dał radę miarę z Haalandem na tych pierwszych metrach. Haaland, no jest groźnie, zawsze jak Haaland ma piłkę, to jest groźnie. Dana bardzo defensywna, naprawdę. Wejdźmy w tę defensywę, Haaland. Ale miałem trochę zawał serca, naprawdę malutki, bo już Haaland tam praktycznie chyba ktoś zablokował tą piłkę. Dobra, już teraz nie musimy bardzo defensywnie, mam nadzieję, że to będzie koniec tego spotkania. Koniec, jest koniec. 2 do 1, nie było aż tak łatwo, zwłaszcza te ostatnie 10, 20 minut, ale udało się awansować 4 do 3 w meczu i widzimy się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. I przed nami ćwierćfinał Ligi Mistrzów, tutaj mierzymy się z Manchester United. W pierwszym spotkaniu na Estadio Mestalla padł wynik 2 do 0 dla nas, co oczywiście jest bardzo, bardzo dobrym wynikiem. Takim wynikiem, że twierdzę, że jesteśmy już jedną nogą w półfinale Ligi Mistrzów, tak naprawdę. No ale zobaczymy, co będzie na Old Trafford oczywiście. Mam dość dobry skład, bym powiedział. Dziwi mnie ten trochę Pereira na prawej pomocy, jeśli to jest ten Andreas Pereira. Dobra, prawda, mam skład, nie mam za dużo gadać, ale oczywiście my też mamy mocny skład, choć oczywiście możliwe, że widzicie. Nie Richard, tylko Gomez. Czerwona kartka, no i niestety nie może grać. Za niego będzie grał Kang In-Lin. Nie jest jakiś amator oczywiście, no ale jednak 11 albo 12 punktów overall, to jest troszkę różnicy. Dobrze, to nie jest jakiś na przykład bramkarz, choć widzę na prawej obronie. Aha, to Emerson. Nie wiem czemu, właśnie widziałem to w sumie parę razy, ale jakoś zawsze mnie myli, bo Emerson Royal, a jest oczywiście tam normalnie w FIFA zawsze Emerson, że w składzie patrzysz, tylko to Royal jest praktycznie chyba tylko jak się gra. No dobra, zaczynamy. Oczywiście Old Trafford, więc Manchester United na czerwono, my gramy na biało i Manchester United zaczyna to spotkanie. Jeśli by zaczęli od bramki, byłoby już, nie byłoby tak już fajnie oczywiście, nie bylibyśmy już jedną nogą w półfinale. Ale miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Na razie Manchester United przez pierwsze 10 minut cały czas przy piłce. I naprawdę Martial trafia na 1 do 0. Lepszego początku nie mogli sobie wymarzyć zawodnicy z Manchesteru. Ale no nic, dalej my, znaczy dalej my przeważamy jakby. Mamy przewagę. Jeśli chodzi o dwumecz, no bo tu jednak nie przeważamy w ogóle. Po tych 20 minutach my chyba łącznie z 2 minuty mieliśmy piłkę, więc no nie wygląda to najlepiej, no ale może teraz przełamanie. Kang In-Lin, piękne podanie do Richarlisona. Richarlison trafia i mamy bardzo cenną bramkę wjazdową. Jeśli ta by się skończyło, czy jeszcze by dwie bramki strzelił Manchester United, czyli skończyłoby się 3-1 w meczu 3-3, to oczywiście my awansujemy przez tą bramkę już wyjazdową. Jeśli byśmy strzelili drugą bramkę wjazdową, to już jestem pewny szczerze awansu do półfinału, ale jeszcze nie mamy, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz szansa dla Manchesteru na drugą bramkę. Dobre przejęcie i teraz szansa, choć za dużo tych podań w środku, a nie naprzód. Ale teraz piękne podanie. Richarlison. 2 do 1. Manchester United potrzebuje czterech bramek. Tak, czterech bramek. 4-2 potrzebują wygrać, bo wtedy wygrywam 5-4. Już remis z Radą oczywiście im nie daje awansu. Nie wydaje mi się szczerze, żeby to zrobili.
bo nie gramy tak źle już teraz. Po tych pierwszych minutach było źle, w tych pierwszych 20 minutach, ale potem zaczęliśmy już dobrze grać i nie wydaje mi się, żebyśmy to stracili. Jeśli Manchester nic nie strzeli, to nawet drugą połowę nie będziemy oglądać, bo nie ma po prostu sensu, nie ma co tracić czasu. Ostatnia akcja możliwa w tej pierwszej połowie. Jeszcze Richarlison kompletuje hat-tricka w pierwszej połowie. Tym bardziej nie musimy oglądać drugiej połowy. Przejdźmy tylko do wyniku, żeby już być pewnym, jak to się wydarzyło. Nic już się nie wydarzyło, na szczęście już bez żółtych kartek, więc nikt nie będzie zawieszony. No i my widzimy się w półfinale Ligi Mistrzów. No i przed nami półfinał Ligi Mistrzów, rewanżowe spotkanie z Chelsea. W pierwszym wyniku na Stadium Mestalla padł wynik 3-2 dla nas. No jest fajnie, bo prowadzimy, no ale z drugiej strony oczywiście Chelsea strzelił dwie bramki, co jest naprawdę dla nich, myślę, pozytywnym wynikiem. Ja bym nie byłbym przynajmniej na przykład zły, jeśli byśmy wyjechali ze Stamford Bridge z wynikiem porażkę 3-2. Ale zobaczymy. Niestety z powodu kontuzji Gonzalo Guedes nie gra. Za niego zagra Musach. Myślałem nad Richarlisonem i wtedy Kangin Lin na napad, ale zobaczymy. Możliwe, że zrobimy taką zmianę w połowie. A tak to możemy zaczynać. Z tego co widziałem, Chelsea tylko 4 zmiany zrobiło w swoim składzie. Kraniu za Mendiego, Zuma i Lindelof, znaczy Lindelof i Hummels w środek obrony i Rodrygo na prawym skrzydle, więc mała prawda zmian, co się nie dziwię, bo kiedyś jak robiłem odbudowę Chelsea, to po prostu widać, że ja też praktycznie chyba żadnej nie zrobiłem, nie, jedną chyba zrobiłem zmianę, albo żadną. Jedną albo żadną, naprawdę nie pamiętam. Bo naprawdę Chelsea ma, jeśli chodzi o FIFA, dobry skład. W prawdziwym życiu też oczywiście, bo dotarli do finału Ligi Mistrzów. No ale dobra, to mniejsza z tym. Zaczynamy to spotkanie. My oczywiście na biało, Chelsea na niebiesko. Na razie jestem przy piłce. Fajnie, bo przejść na 1-0 bramkę wjazdową zdobyć jak najszybciej, bo przydałoby się nam naprawdę te bramki wjazdowe, żeby nie było czasem właśnie tak, że Chelsea sobie wygra 1-0 i awansują. No ale zobaczymy. Teraz pierwsza szansa, może poważna bramkę. Choć przydałoby się naprzód podać, nie do tyłu. Teraz Richarlison Gomez. Gomez dostanie piłkę, tak, Gomez. Niestety traci piłkę i nie Liverpool, tylko Chelsea, nie wiem czemu miałem powiedzieć Liverpool. Chelsea, dobry, a nie, jeszcze oni mają przy piłkę, ale teraz przejmujemy i teraz może podanie do Gomeza. Dobrze, Richarlison, Gomez, Soler. Szansa, bramkę, Richarlison, niestety kranie łapie piłkę w środek, bo w niego pewnie, że tak łatwo złapał. Teraz Chelsea przy piłce, Kante, pół godziny gry za nami i Mount, dobra obrona, piękna obrona Hendersona. Chelsea kolejny raz, ale tam był spalony widocznie. I teraz my jesteśmy przy piłce, świetne podanie i teraz dośrodkowanie, nie udało się niestety, tak, Fusa Kubo, naprawdę nie pamiętam jeszcze numerowo w miarę każdego. Teraz Chelsea, Rodrygo teraz przy piłce, dobrze teraz i my mamy piłkę. Carlos Soler, Richarlison, dobre podanie, aj, było blisko, leci na piłkę. Ostatnia pewnie akcja pierwszej połowy, teraz będzie należała do Chelsea, oby nie była dobra dla nich. Kante, Werner jest niebezpiecznie. Dalej. Może już niech jeszcze nie skończę, powinien kończyć za niedługo. Kończy, dobra. Jest dalej 0-0. No czyli oczywiście my mamy awans, no ale to jest po prostu taki mecz. No wystarczy na przykład 1-0 w 90 minucie dla Chelsea i już my wypadamy. To chciałbym tą jedną bramkę wjazdową przynajmniej sobie zapewnić. Jeśli strzelimy na 1-0, to twierdzę, że już mamy awans. Richarlison, podcinka i bramka. Piękne. Pięknie to zrobił. Widać było właśnie po podcinku, bo ta piłka poszła tak w górę. Widać po prostu, że ta piłka kiedy idzie w górę. I właśnie tak poszła w górę i opadła przez poprzeczką. Pięknie, pięknie. No, brazylijski styl w sumie. Brazylijczyk to co innego można się spodziewać. Teraz szansa była do Chelsea. Dobrze w obronie się spisaliśmy. Henderson wybiera bezpieczną drogę, czyli out dla Chelsea. Godzina gry za nami, ale Mount, jak on tego nie trafił? Henderson broni pięknie, Henderson dobrze dzisiaj gra, już drugą bardzo
dobrą okazję Chelsea wybronił, choć teraz dalej Chelsea przy piłce. Werner, tym razem Kunde dobrze w obronie. Obrona i bramkarz niesamowici dzisiaj. To są oni głównymi postaciami tego na razie prowadzenia oczywiście. Kante, dobre przejęcie. Kontrata, jakbyśmy to strzeli, byłoby super. Ale nie trafimy, niestety nie trafimy. 20 minut do końca. Chelsea, jeśli ta strzeli, to jeszcze będę wierzył, że... Aj, no bo kolejny raz Henderson, piękna obrona. Już byłem pewny, że Kante to strzeli. Henderson jest jak dla mnie graczem meczu. Szczerze, może Richarlison trafił tą bramkę, ale jak dla mnie graczem meczu jest Henderson. Aj, dobrze, teraz bałem się, że znowu będzie bramka. A Gaja tak go wyczyścił, że nawet mamy wykop od bramki Henderson. Dla mnie Henderson jest zawodnikiem meczu, no bo jednak on chyba trzy takie kluczowe interwencje zrobił, które mogły być spokojnie bramkami, ale nie były. I szansa, Gomez mógł posłać nas do finału. Ale i tak już mi się wydaje, że zostało tylko, dzielą nas praktycznie 5 ponad minut około do finału Ligi Mistrzów. Nie wydaje mi się, żeby Chelsea coś tu zrobiła jeszcze. Carlos Soler wycofuje się całkiem. Ma do tego oczywiście prawo, my nie musimy się śpieszyć. Chelsea ma ostatnie minuty na strzelenie bramki. Oczywiście ta bramka im nic nie daje. A zobaczymy, czy w ogóle strzelą. Oby jednak Henderson został z czystym kątem, bo zasługuje po prostu na to. I chyba zostanie. Powinien gwizdać i gwizdze sędzia. Jest 1 do 0. Ja nie zauważyłem, że Werner miał kontuzję. Jest 1 do 0, 4 do 2 w 2 meczu. I widzimy się w finale Ligi Mistrzów. No i przed nami finał Ligi Mistrzów. Tutaj spotykamy się z Manchesterem City. Jeszcze niedawno, bo w ćwierćfinale byliśmy z Manchesterem United. Teraz jestem z drugą stroną Manchesteru. Manchester City. Patrząc, też tak dużo się nie zmienili. Vinicius Junior i Keane w ataku to są nowi zawodnicy. W pomocy dalej są ci sami trzej zawodnicy. Na obronie Reguilon, Militao, Odriozola przyszli, więc na obronie dużo się zmieniło. I to jest oczywiście ich ściana Diaz. My na szczęście wchodzimy na ten mecz podstawową jedenastką. Guedes wrócił. Jeszcze ma ten plasterek, ale już może grać. I w sumie możemy zaczynać. Na Stadio Metropolitano gramy my, bo oczywiście bardzo dobrze znamy ten stadion. Na pewno lepiej niż Manchester City. I zobaczymy, czy uda nam się. Fani praktycznie w ogóle nie musieli się ruszać dużo, tylko musieli w kraju oczywiście się przemieścić. Z Walencji wyjechać do Madrytu. Nie wiem, nie patrzyłem nawet tak bardzo na mapie, jak to daleko jest. Ale na pewno nie mają aż tak daleko jak na przykład fani Manchesteru. Chociaż oni też w sumie nie mają tak daleko. No ale mniejsza z tym. Zaczynamy. Manchester na niebiesko. My oczywiście na pomarańczowo. Każdy gra w swoich domowych strojach. Pierwsza szansa dla Manchester City. Mogło być groźnie, bo mogli w pierwszej swojej akcji strzelić bramkę. Ale na szczęście tak się nie wydarzyło. Może teraz już od początku my mieliśmy też szansę przy naszej pierwszej akcji strzelić bramkę. Ale niestety się tak nie wydarzyło. Manchester City przejmują dość łatwo piłkę i szansa kontrata. Richarlison, jest bramka, pokonuje swojego rodaka na bramce Edersona i mamy już w 14 minucie 1 do 0. Naprawdę wyśmienity początek spotkania. A to znając, że to jest finał, znając też rywala i patrząc na to, jaki mają zawodników, to nie mogę się za łatwo cieszyć, bo na pewno jeszcze raz nieraz postraszą. Ale jakbyśmy strzeli na 2 do 0, to już byłaby inna sytuacja, już byśmy byli bliscy bardzo, nawet pomimo, że to jest... Nawet jakby była według mnie pół godziny gry dopiero, na przykład w 30 minucie jakbyśmy prowadzili 2 do 0, to już bym był szczerze trochę pewny, bo my jednak też nie jesteśmy amatorami, mamy naprawdę dobrą obronę i bramkarza, którzy właśnie zwłaszcza to pokazali w spotkaniu z Chelsea. Oj, teraz Ferran Torres, no niestety, Ferran Torres musiał to strzelić, jest 1 do 1 w 30 minucie. No już nie jest tak fajnie, ale oczywiście to jest dopiero początek spotkania, nie można się tak szybko też załamywać. I oczywiście na razie jest tylko remis. Manchester City jest kolejną okazją, dobrze w obronie Kunde. I teraz nasza szansa, za łatwo tracimy piłkę. Manchester City, dobrze na skrzydło do Ferrana Torresa, Ferran Torres. Ferran wycofuje, może niebezpiecznie. Kevin De Bruyne, 41 minuta, 2 do 1 dla Manchester City. Jedna Manchester City to jest naprawdę mocna, bardzo drużyna w tym sezonie, pokazują to. Richarlison oddaje. Richarlison
po co Kubo podawał? No nie wiem naprawdę po co podawał. Koniec pierwszej połowy. Kubo mógł strzelić bramkę na 2-2, ale tego nie zrobił. No i tak to jest 2-1 po pierwszej połowie. Nie załamujmy się oczywiście. Mamy jeszcze całą drugą połowę. Choć oczywiście lepiej było wchodzić przynajmniej z tym remisem w tą drugą połowę. Manchester City teraz. Dobra, wydaje Phil Foden był bliski też teraz bramki, ale na szczęście dobrze obronie Gaja, nasz kapitan. Mamy teraz piłkę, jesteśmy w środku pola. Richarlison. Gomez. Szansa dla Richarlisona, podaje na górę. Guedes strzela 2-2. Wraca do nas na to spotkanie i strzela bramkę. Kto wie, czy nie będzie jakimś bohaterem, może jeszcze strzeli jedną bramkę, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Super, że przynajmniej jest teraz już ten remis, a nie porażka. Ale teraz jeszcze Gomez, Richarlison. Za łatwo Richarlison traci piłkę, bo to mogła być fajna sytuacja. Teraz jest niebezpiecznie, z powrotem Manchester City atakuje De Bruyne. Foden, dobre przejęcie piłki. Ale to wyprowadzenie nie najlepsze wykonanie Hendersona, ale jednak... Gaja, nie wiem co to Gaja chciał zrobić, ale oddał piłkę wręcz Manchesterowi City. Manchester City teraz w obronie. Ferran Torres. Dobra szansa, teraz De Bruyne, pięknie w obronie Kunde. Znaczy Kunde? Zagadu tym razem, Kunde ma piątkę. Richarlison, aj, trzech zawodników prawie koło niego wbiegło, więc go powstrzymali od ataku, od strzelania bramki w sumie znaczy. 10 minut do końca tego finału. Czy to się skończy w regulaminowym czasie, czy będziemy mieli dogrywkę? Manchester City teraz ma jedną możliwość z ich ostatnich szans na strzelanie bramki. Zmiana podań na boku. Teraz dobre podanie, Phil Foden. Dobre podanie. Przejmuję piłkę, super. Teraz jeszcze jest szansa dla nas. Choć pewnie już nic nie zrobimy, no jeszcze musiałby Richardson i może racić. No szkoda. Koniec tego spotkania, ale nie koniec emocji, bo to jest koniec regulaminowego czasu. Teraz zaczynamy dogrywkę. Dawno nie pamiętam kiedy była dogrywka, czy była jeszcze. Nie pamiętam naprawdę serio, czy w odbudowie była dogrywka, czy nie gdziekolwiek. Albo karne nawet, bo jeszcze mogą być karne. Manchester City teraz groźnie, moim zdaniem dobrze. Henderson łapie chyba piłkę. Nie wiem czy złapał czy nie. Kolejna szansa Manchester City. No dobrze grają, trzeba to przyznać, może nawet lepiej od nas. My bardziej z kontra uderzamy. Dobrze, broni Henderson z powodem. Ederson i Henderson dość podobnie w sumie bramkarze. Znaczy w sumie w nazwie tylko podobni. Oj, było blisko, już bałem się, że jakby De Bruyne strzelał, to miałby szansę bramkę, ale dobrze, że to jest De Bruyne, który lubi bardziej asystować niż strzelać. Mamy tam zmiany, widziałem, ale ja nie chcę szczerze robić zmian, bo widzę, że moja drużyna jest dość, patrząc kondycyjnie, dobrze są nastawieni na to spotkanie, więc nie ma sensu według mnie zmieniać, a zwłaszcza, że na ławce no nie mamy furory znowu. No na słabych też zawodników nie mamy. Piękne podanie, musiał to strzelić, Racić. Czyżby Racić był naszym bohaterem? Jeden z zawodników, który naprawdę prawdopodobnie myślałem tak już nawet, jak prowadził City, o tym, kogo zmieni na przykład w następnym sezonie. Myślałem tam Ersami Ruaticiem i czyżby Racić strzelił bramkę, która dała nam zwycięstwo. Richarlison, Gomez. Gomez traci piłkę. Manchester City teraz. Zawsze wchodzimy w takim momencie, więc wejdziemy i teraz spróbujemy zaczynać Manchester City przed karnymi. A, naprawdę dawno już nie grałem, bo w sumie kariera menadżera długo już nie byłem w finale, bo teraz prowadzę oczywiście karierę menadżera, gdzie jest trochę trudniej wejść do finału, ale mniejsza z tym, bo teraz jest coś ważniejszego, czyli Valencia wygrywa w końcu Ligę Mistrzów. W końcu wygrywa Ligę Mistrzów po bardzo naprawdę emocjonującym finale. Jednym z najbardziej emocjonujących finałów odbudowy, jeśli nie najbardziej emocjonujący. 3-2 wygrywamy po bramce w dogrywce Racicia. Kto by się powiedział, że Racic z wszystkich zawodników może być naszym bohaterem. Cieszę się też naprawdę, że tak nie robiliśmy aż tak dużo zmian tak naprawdę, bo w ataku został Romero, Guedes, cała pomoc została, tylko Kubo przyszedł, takie Fusa Kubo. W środku obrony się zmieniła środek obrony i prawa obrona i na bramce Henderson, ale to praktycznie połowa składu została, więc ja lubię jak takie są odbudowane, przede wszystkim w Chelsea,
Już nie pamiętam szczerze, jakąś zmianę robiłem, to pamiętam, tylko już naprawdę nie pamiętam jaką. Ale lubię takie odbudowy, gdzie nie muszę praktycznie dużo zrobić, bo fajnie jest na pewno też dla kibiców. Ja bym na przykład jak kibice Realu, ja lubiłbym naprawdę widzieć, jeśli drużyna w swoje praktycznie okazałości takie, jakie jest w prawdziwym życiu wygrywa. I właśnie praktycznie tak, podobnie zrobiliśmy z Walencją. I też się cieszę, że to Gaja podnosi to trofeum, bo to też jest kapitan, który w prawdziwym życiu jest kapitanem i na pewno. No to będzie, znaczy może jeszcze nie na pewno, ale wydaje mi się, że to może być legenda Walencji, no bo naprawdę już chwilę tam jest. Jest kapitanem, jest naprawdę bardzo dobrym obrońcą. Trochę niedoceniany bym powiedział, bo nie mówić tak o nim w kontekście najlepszych lewych obrońców, ale naprawdę jest bardzo dobrym lewym obrońcą. Tu już jest trochę inaczej to trofeum wygląda, bo w ostatnich byłem Manchesterze United jeszcze niestety było czarne, bo czasami nie wiem naprawdę od czego to zależy. Co chwila aktualizacje wszystkie wgrywam, aktualizacje pobieram i są aktualne, cały czas jest FIFA aktualna. Więc naprawdę mnie dziwi, czemu raz było czarne, raz było takie właśnie to normalny kolor. Znowu było niedawno czarne, w odbudowie właśnie ostatnich Manchesterów i teraz znowu jest z powrotem normalne. Mega dziwne, ale no nieważne. Mamy jeszcze zdjęcia oczywiście pamiątkowe. Henderson naprawdę też bardzo się przyczynił do tego awansu do finału. Wielu zawodników się tu przyczyniło. I naprawdę fajnie, że to wszyscy oni wygrywają tą Ligę Mistrzów. To był nasz pierwszy sezon też w Lidze Mistrzów, co ciekawe, bo poprzednim sezonie jeszcze byliśmy w Lidze Europy. No jeszcze finalnie spójrzmy, jak wygląda ostatecznie, jak skończyliśmy w La Lidze. W La Lidze ostatecznie skończyliśmy na drugim miejscu, przy 5 punktów straty do Barcelony. Nie tak dużo, no ale jednak strata. Tam przegraliśmy, widziałem, z Barceloną pod koniec sezonu. Abyśmy nawet wygrali, to byśmy i tak tracili 2 punkty. Bo nie był to też słaby sezon, bo bądźmy szczerzy, 96 punktów to jest wcale nie jest słaby sezon. Za dużo trochę remisu, bo tylko dwie porażki, ale 6 aż remisów. To głównie przyczyniło o tym, że nie wygraliśmy. Idąc dalej jeszcze do oczywiście innych rzeczy. Superkopę wygraliśmy. Copa de España też wygraliśmy, więc triplet zrobiliśmy, taki niekonwencjonalny, bo zwykle to jest liga zawsze zamieszana, ale wygraliśmy Super Puchar Hiszpanii oraz Ligę Mistrzów, więc naprawdę fajnie. No i to w sumie tyle. Jeszcze oczywiście zobaczmy, kto ostatecznie był najlepszym strzelcem, kto najlepiej asystował. Najlepszym strzelcem był Richarlison, co mnie naprawdę nie dziwi, mega też w Lidze Mistrzów dobrze grał, 7 bramek. Najwięcej asyst Takefusa Kubo. Takefusa, który to jest jego drugi sezon i naprawdę dobrze zagrał. Carlos Soler z perfekcyjnym double-double po 10. Bardzo też niesamowite sezony Gedesza w sumie, ale no jednak Richarlison też 9 asyst. Richarlison zawodnikiem tego sezonu bym go nazwał. I w sumie możemy się żegnać. Dzięki Wam za oglądanie tej odbudowy Walencji. Mam nadzieję, że się podoba. Jeśli Wam się podobała, możecie oczywiście zostawić łapkę w górę. Jeśli nie, to nie musicie. No i w sumie widzimy się w kolejnych odbudowach. Cześć!